Cześć! W tej lekcji odpowiem na pytanie, które bardzo często mi zadajecie, a mianowicie kiedy używamy formy ich, a kiedy używamy formy je. Są bardzo proste reguły i zaraz Wam je wyjaśnię, ale musicie wiedzieć, że żeby poprawnie tych form używać i żeby rozumieć, kiedy której formy używamy, to musicie bardzo pewnie czuć się w dwóch takich gramatycznych zagadnieniach w języku polskim. Po pierwsze, musicie bardzo dobrze rozpoznawać grupy męskoosobowe i grupy niemęskoosobowe. To jest jeden warunek. A drugi warunek, musicie dobrze rozpoznawać zdania, w których potrzebny jest dopełniacz albo w których potrzebny jest biernik. Dopełniacz, czyli kogo czego, to są te pytania, a biernik, czyli kogo co, to są pytania biernikowe. Jeżeli rozumiecie rodzaj męsko- i niemęskoosobowy w języku polskim i jeżeli rozumiecie, czy wiecie, kiedy używamy biernika dopełniacza, to nie będziecie mieli problemu z formami ich oraz je. Zacznijmy od dopełniacza, czyli na przykład taki kontekst, ja kogoś nie zaprosiłam. Zapraszamy kogoś biernik, a nie zapraszamy kogoś, tu mamy dopełniacz. Więc wyobraźmy sobie przyjaciół. Marka i Ewę to są moi przyjaciele i to jest oczywiście grupa męskoosobowa. I jeżeli ktoś mnie pyta, Gosia, zaprosiłaś Marka i Ewę? I ja mówię, nie, wiesz, nie zaprosiłam ich. A więc ich to jest forma dopełniacza dla grupy męskoosobowej. To jest pierwsza rzecz. Teraz ta sama sytuacja, ale spójrzmy, jak to wygląda dla grupy niemęskoosobowej. A więc wyobraźmy sobie przyjaciółki, Ewę i Anię i ktoś mnie pyta, Gosia, zaprosiłaś Ewę i Anię? I ja mówię, wiesz co, nie zaprosiłam ich. Przed chwilą dla grupy męskoosobowej mówiłam ich i teraz dla grupy niemęskoosobowej też mówię ich, bo dopełniacz dla obu grup jest identyczny i brzmi właśnie w ten sposób. Ich, nie zaprosiłam ich, ani Marka i Ewy, ani Ewy i Agnieszki. I teraz spójrzmy na biernik, bo tutaj będzie różnica. Najpierw grupa męskoosobowa i ktoś mnie pyta, Gosia, zaprosiłaś Marka i Ewę? I ja mówię, tak, zaprosiłam ich. Identyczna forma jak przed chwilą, a więc ich w dopełniaczu i w bierniku dla grupy męskoosobowej to jest identyczna forma. A jak to będzie wyglądać dla grupy niemęskoosobowej? Więc wracamy do tych przyjaciółek, Ewa i Monika. I ktoś mnie pyta, Gosia, zaprosiłaś Ewę i Monikę? Tak, zaprosiłam je. Zaprosiłam je. I tu właśnie jest różnica między grupą męsko- i niemęskoosobową i ta różnica jest widoczna w bierniku, bo gdy mówię o przyjaciółkach, ale to nie tylko będą osoby, gdy mówię o dzieciach, gdy mówię o psach, gdy mówię o samochodach, gdy mówię o kwiatach, o każdej grupie niemęskoosobowej, to wtedy forma w bierniku to jest je. Lubię je. Kocham je, zapraszam je, odwiedzam je, kupuję je, mając na myśli kobiety, osoby, psy, dzieci, kwiaty, samochody i tak dalej. Natomiast biernik dla grup męskoosobowych jest taki sam jak dopełniacz. I spójrzcie, jak to wygląda zebrane wszystko razem w tabelce. I teraz widzicie, gdzie, kiedy używamy tej formy je, warunek jest taki, że to musi być biernik i to musi być grupa niemęskoosobowa. Także mam nadzieję, że teraz już będzie Wam łatwiej to poczuć, zrozumieć, zapamiętać. Jeśli nadal coś jest niejasnego, jeśli macie pytania, śmiało pytajcie w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć, a w razie potrzeby jeszcze nagram kolejny filmik. To na dzisiaj wszystko i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Na razie, cześć!